skąd w ogóle zaczęła się miłość do piłki nożnej? A skąd ta miłość się wzięła, to ja nie wiem, skąd się ta miłość wzięła. W ogóle u mnie w domu zawsze była piłka ręczna, tak? Może dlatego, że było we mnie tyle energii zawsze i wolałam ten czas spędzać na podwórku z chłopakami. Lubiłam biegać, lubiłam skakać po drzewach, lubiłam robić wszystkie takie rzeczy, co niekoniecznie robi dziewczyna. I może stąd to się wzięło. Wydaje mi się, że jakby nie ten przypadek, że przeczytałam ten artykuł w Głosie Zabrza o naborze do sekcji kobiecej, to może bym była piłkarką ręczną. No to był tak przypadek, że poszłam tak, powiedzmy, w taki system szkolenia, bo chciałam być piłkarką ręczną. No, zostałam piłkarką nożną i nie żałuję tej decyzji i jakbym miała zrobić to jeszcze raz, to tak bym to zrobiła. Ale sport od zawsze, od samych początków decyzja była, że jednak życie wiążemy ze sportem. Takie zawodowe to nie do końca, bo ja zawsze chciałam być architektem. Ja skończyłam technikum budowlane z takim właśnie marzeniem, że będę kiedyś kreślić na desce, że tak mi się to podobało, że mam gdzieś taką duszę artystyczną i takim wrażliwcem jestem z natury, to gdzieś tak mnie to ciągnęło. No tylko właśnie przypadek znowu, albo nie przypadek, albo przeznaczenie. Chciało tak, że zamiast do klasy profilowej dostałam się do klasy konstrukcyjnej i tamte projektowanie zaczęło się później. No i wiedziałam, że to się gdzieś oddala, te moje marzenie związane z architekturą. No ale mój trener kiedyś powiedział, że ty nie będziesz miała na to czasu, bo ty będziesz grała w piłkę. Ty będziesz miała zgrupowania, ty będziesz miała obozy, będziesz miała czasu na deskę. To może być twoja taka odskocznia, nie? No i rzeczywiście tak się stało, bo gdzieś nam już końcówka technikum, już zaczęły się powołania pierwsze do kadry młodzieżowych i rzeczywiście tego czasu na tą naukę, a co dopiero na jakieś tam projekty, było bardzo mało, więc tak chyba los chciał, żeby tak to się zakończyło, że droga typowo sportowa, kariera sportowa, no ale i tak gdzieś tam uciekam w tą moją ceramikę i ja mam już tak naprawdę dość piłki, w cudzysłowie, bo to tak nigdy nie jest, to sobie idę polepić, gdzieś tam wyciszyć i wtedy mi jest dobrze, ładuję się na nowo. Ta piłka, można chyba powiedzieć właśnie, że zawładnęła pani życiem, bo to nie tylko gra jako zawodniczka, ale to teraz również trener, zarówno w szkole, jak i w KKS-ie, organizator, czyli prezes w ogóle klubu, więc można powiedzieć, no, po całości. Tak zawodnęło całkowicie, kosztem nawet mojego życia osobistego, ale tak jak mówię, nie żałuję tego całkowicie. To mi daje taką radość i to trudno to nawet określić, bo ludzie czasami się dziwią, że no cały czas tylko piłka, cały czas jakieś problemy związane jak nie z klubem, to problemy też zawodniczek, wiadomo, one traktują mnie jako taką mamę coach, jako przyjaciela, jako nauczyciela, więc to są takie duże obowiązki, no, które muszę to jakoś łączyć. Teraz doszła znowu funkcja przewodniczącej Wydziału Piłkarstwa Kobiecego na Śląsku, to też jest taka odpowiedzialna funkcja, z której się bardzo cieszę, że takie na moje ramiona to wyrzucili, bo moją ikoną, takim moim autorytetem była pani Renka Półtorak, świętej pamięci, która była przewodniczącą i taką matką futbolu na Śląsku i nie tylko. No i zawsze gdzieś tam mi powtarzała, że fajnie by było, jakbyś przejęła po mnie tą pałeczkę i pociągnęła tą kobiecą piłkę, więc no jest to taka moja pasja rzeczywiście i nie tylko od strony takiej zawodowej, jeżeli chodzi o piłkarskiej, jako zawodniczka, prezes, ale też tak, że chciałabym kiedyś zobaczyć kobiecą reprezentację Polski na Mistrzostwach Świata. To jest takie marzenie i może kiedyś to się spełni. Jako zawodniczka nie tak dawno zakończyła pani karierę. Te największe sukcesy, jak to wyglądało? Co pani uważa za swoje największe sukcesy? No moim największym sukcesem chyba to, że ta kariera moja tak się rozwijała bardzo niby spokojnie, ale też takie z mocnym takimi akcentami, bo ja tu przez tą kadrę młodzieżową bardzo szybko przeszłam, nagle się znalazłam w kadrze seniorskiej. To było od zawsze moje marzenie, żeby zagrać z orzełkiem na piersiach i to, co się czuje wtedy, kiedy się słyszy tego Mazurka Dąbrowskiego i to są takie ciary, że to trudno opisać i dlatego momentu, no to naprawdę warto poświęcić te wszystkie, ten czas, ten wysiłek i no to jest takie spełnienie swoich marzeń.
Wiadomo, trudno mi powiedzieć, które momenty były takie dla mnie najważniejsze, bo wiadomo, prestiż, gra w reprezentacji, ale te chwile, które się spędziło na boiskach ze swoimi koleżankami w różnych klubach, bo wiadomo, to była Puma, to były Piastunki, to Sosnowiec, Rybnik i znowu powrót do Zabrza. I to mi się właśnie wydaje, że ten powrót do Zabrza, to, że mogłam zakończyć tą karierę piłkarską tam, gdzie ją zaczęłam, to po prostu było chyba największe moje szczęście. I to, że dziewczyny z drużyny zgotowały mi po prostu taką fetę na wsparcie ostatnio, to no, wielkie słowa dziękuję za to. I to te wzruszenia, które były we mnie, to są nie do opisania. Wtedy można było zobaczyć, że naprawdę ta praca, którą wykonuję na co dzień, no nie idzie na marne, że rzeczywiście jestem w stanie zarażać swoją pasją innych. Jako zawodniczka czuje się pani spełniona? Czy są takie rzeczy, takie aspekty w karierze, których zabrakło albo które chciałaby pani zmienić? Czuję się spełniona, bo jak można się nie czuć spełniona, jak się gra z orzełkiem? To też trzeba mieć szczęście, bo to musi się ktoś w pewnym momencie zauważyć. Musi zostać to powołanie. To jest szczęście. Ale czy bym coś zmieniła? No być może bardziej bym się przykładała do tych zajęć treningowych, jak byłam właśnie w wieku 20 paru lat. A wiadomo, to jest taki głupi wiek, gdzie się wydaje, wszystko łatwo przychodzi. Jakbym wtedy przykładała się tak, jak się przykładałam, mając lat 30 do treningu, no to być może by mnie tutaj nie było, tylko zagrałabym gdzieś tam na stadionach w Wolfsburga albo gdzieś indziej. Ciężko było łączyć funkcje zawodniczki, prezesa, trenera młodszych roczników? Można powiedzieć, że ciężko było, chociaż na początku mi się wydawało, że jako zawodnik-trener dużo widzę z boiska, że jestem w stanie swoją grą pomóc drużynie. Teraz, kiedy się wychowało fajne zawodniczki, takie młode, z werwą, z lepszym zdrowiem do biegania, to stwierdziłam, że więcej widzę z boku. Jestem w stanie podpowiedzieć, ustawić, zareagować jakąś zmianą odpowiednią, więc nie można tego porównywać. Wiadomo, jak byłam na boisku, mogłam je wspierać mentalnie. Mogłam pomóc im strzelając bramkę, czy jakimś tam otwartym podaniem, gdzieś tam drogę do bramki otworzyć. Ale tak jak mówię, jest to, nie wiem, nie mogę tego określić i porównać. Natomiast jako trener z boku, to teraz czuję, że one grają dla mnie, że to jest takie trudne do opisania. Nie wiem, która funkcja była trudniejsza, czy jako zawodnik, czy jako trener. Nie wiem, nie potrafię tego określić. To pożegnanie, jak sama pani przyznała, pełne wzruszeń. Tak pani to wyobrażała? Ja w ogóle byłam zaskoczona. Znaczy, że takie coś nastąpi, ale tak chyba sobie to wyobrażałam, to było trudno to opisać, jak zobaczyłam te wszystkie dzieciaczki z tymi laurkami, z tymi kwiatkami, które każdy chce być blisko mnie i przeżywać to ze mną, to było takie wzruszenie, że to wzruszenie się udzielało dziewczynom, które były na boisku, myśmy grały bardzo ważny mecz, grałyśmy o 3 punkty z Bytomiem, czyli derby i tutaj, a 2 imprezy, tu taka feta związana ze mną. Ja tyle ludzi na wsparcie nigdy nie widziałam, plus ten mecz, ja czułam, że te dziewczyny są takie rozhuśtane emocjonalnie, tak jak ja po prostu, więc jak one mi zrobiły te zejście, to było niesamowite i one za chwilę, tu się odbywa inny spektakl z boku, a one dalej grają. I ja jeszcze nie zdążyłam podziękować i to wszystko się wokół we mnie działo, a to nagle gol. I to było takie piękne, że właśnie Laura strzeliła bramkę, podbiegła do linii, klęknęła, położyłam nogę, ona mi czyści buty. Więc to było takie po prostu, że myślałam, że się rozryczę. No to jest niesamowite uczucie. No i w ogóle potem sam fakt, że one wygrały 5-1. I to też taki był dla mnie prezent, tak? Ale czy ja się na przykład zastanawiałam, kiedy zejść z tej sceny? Bo zawsze badania lekarskie, lekarz, masz już swoje lata, nie? Grasz na swoją odpowiedzialność. No jasne, ale organizm jeszcze mógł. I to było tak, że chciałaś pomóc tej drużynie. W takich sytuacjach na przykład, że jakaś choroba, że mamy jakąś kontuzjowaną zawodniczkę, zawsze możesz wejść. A teraz już to zostało odcięte, jest pas. Teraz tylko jestem trener, jestem w stanie tylko odpowiednio przygotować do tego meczu, ustawić taktycznie i nic więcej nie mogę zrobić. Tak? Nie mogę im pomóc.
ale to był taki moment chyba najbardziej odpowiedni, bo to w takie okrągłe rocznice, wszystko okrągłe, 15-lecie klubu, 35 występów reprezentacji, 30 lat na boisku jako czynna zawodniczka. No już nie mówię o swoim wieku, też okrągły, więc to był to odpowiedni moment. Nie wytrzymałabym następnych 5 lat na przykład do okrągłego jakiejś tam okrągłej rocznicy, więc to, co mi zgotowały dziewczyny, no piękne i każdemu życzę takiego zakończenia, żeby wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, jeszcze taką z podniesioną głową. To jest chyba najpiękniejsze, no i sama bym tego nie zrobiła i cieszę się, że to wyszło od dziewcząt. I że mi tak podziękowały za moją tyletnią grę i pracę, którą wykonuję. Kończy się gra, ale nie kończy się przygoda z piłką nożną kobiecą. Co dalej? No dalej jako trener, jako taki pasjonat, mój kochany KKS, wiadomo, te klasy sportowe, które chcę cały czas prowadzić w mojej szkole. Praca takiego działacza w Śląskim Związku. No zrobię wszystko, żeby naprawdę ta kobieca piłka na Śląsku znowu odżyła i była na takim wysokim miejscu. Wierzę, że taką ciężką pracą doczekamy się dobrych wyników i kiedyś jak się ktoś zapyta o to, czy kobieta gra w piłkę, no to powie, no tak, no przecież w Zabrzu mamy KKS, nie? A tak jeszcze niestety nie zawsze jest. Niektórzy ludzie się dziwią, że dziewczyny grają w piłkę, gdzie tego już nie powinno być, tak? Gdzieś to powinno już zanikać powolutku, a jednak jeszcze spotykamy ludzi, dla których to jest taki temat tabu i nie do przegadania temat. No kobieta ma swoje miejsce i nie wyobrażają sobie kobiet na boisku. A ja chcę pokazać, że zaprosić na mecze i zobaczyć, jak te dziewczyny naprawdę potrafią grać w piłkę.